Dlaczego mówię za krat? Przyznam, że się przyzwyczajam. Dzisiaj taki temat związany z pewnym uczniem księdza Blachnickiego. Postać księdza Blachnickiego pewnie nie jeden zna. Był to człowiek zamordowany za głoszenie Ewangelii przez komunistyczną bezpiekę. I dziwnym trafem jeden z jego uczniów, który głosi poselstwo księdza Blachnickiego, dzisiaj jest sądzony przez ludzi, którzy również z powodów religijnych chcą doprowadzić do jego skazania. Jeśli chodzi o nauczanie podsądnego, jakim jest Paweł Chojecki, to jego teologia jest w mojej ocenie w wielu aspektach niezgodna ze Słowem Bożym. Nie jest ten materiał po to, żeby popierać jego nauczanie. Nie zgadzam się z wieloma kwestiami, choćby z tym, że uważam, że w Biblii nie ma potwierdzenia na to, aby dziś mogli istnieć ordynowani przez ludzi pastorzy. Ani też nie zgadzam się z tym, żeby można było powiedzieć, że z Biblii da się wywieść, jakoby teraz było nowe przymierze. Nowe przymierze się jeszcze nie zaczęło, zacznie się 7 lat po pochwyceniu, gdy Pan Jezus razem z Kościołem wróci na ziemię i ustanowi nowe przymierze. Te rzeczy są dwie, które mi teraz przyszły do głowy. Natomiast nie zmienia to faktu, że musi być wolność głoszenia Słowa Bożego. Jeśli nie jesteś jeszcze w 100% pewien tego, czy pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, tylko pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Przestań wierzyć w siebie, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeżeli uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, a przestaniesz wierzyć sobie, to będziesz miał życie wieczne. Pewność, że po śmierci, zamiast do piekła, na które zasłużyłeś, pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś. Więc zaufaj Jezusowi Chrystusowi, a przestań ufać sobie. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony raz na zawsze. I nie popieraj działań tych, którzy próbują blokować Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego mówię za krat? Powiedzmy, że się przyzwyczajam. Dzisiejszy odcinek dotyczy kwestii pewnego ucznia księdza Blachnickiego. Ksiądz Blachnicki był to założyciel ruchu Światło Życie i według aktualnej wiedzy, którą można nawet przeczytać w Wikipedii, został zamordowany przez komunistyczną bezpiekę za jego działalność duszpasterską, głoszenie Ewangelii o Panu Jezusie. Oczywiście w takim zakresie, w jakim umiał to robić. Można powiedzieć, że główne credo było związane z tym, że kto uwierzy w Pana Jezusa, jest zbawiony raz na zawsze. Mimo, że był księdzem rzymskokatolickim, tę prawdę podkreślał wyraźnie. I dziwnym trafem dziś jeden z uczniów tego księdza jest sądzony. Dostał już wyrok w pierwszej instancji i jest teraz kolejny etap postępowania karnego. Za co? Za to, że głosi poselstwo księdza Blachnickiego. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Czy ja się nie wtrącam w cudze sprawy? Wiemy o tym, że Słowo Boże mówi, że kto się wtrąca w cudze sprawy jest jak ten, kto łapie biegnącego psa za uszy. Otóż przy powieści Salomona, 24 rozdział, 11-12 werset, mówi tak.
Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to, a ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. Chyba przesadzam, prawda? Bo prokurator żąda tylko 2 lat więzienia. Otóż uważam, że nie przesadzam. Od 1996 roku odwiedzam osadzonych w więzieniach, gdzie są prowadzone przeze mnie ewangelizacje w różnych zakładach karnych. Wiele rozmów miało postać nieformalną, oprócz tematu ewangelizacji. I z tej wiedzy, którą posiadam, wiem, że człowiek tego typu, jak Paweł, nie przeżyje nawet pierwszej nocy osadzenia w pełnowymiarowym więzieniu, a co dopiero mówić o 2 latach, których żąda dla niego prokuratura. Więc de facto jest to żądanie wyroku śmierci, choć kara śmierci w Polsce formalnie nie występuje. I co do sedna, teraz puszczę kawałek materiału telewizji Pawła Chojeckiego na temat tego, co tam jest przedmiotem rozprawy. Oskarżony pastor Paweł Chojecki. Od 1986 roku głosi Ewangelię. Najpierw jako katolik w ruchu oazowym, powstałym we współpracy z Billym Brightem, potem jako pastor protestancki. W 2016 roku założona przez niego telewizja Idź Pod Prąd rozpoczyna codzienne nadawanie, docierając do setek Polaków w kraju i za granicą. Urażeni katolicy ścigają go m.in. za te słowa. On nazywa śmierdzącym, obrzydliwym gnojem. Macie jakiś pomysł? Bo on myślał, że w ten sposób sobie kupi zbawienie. On myślał, że żyjąc religijnie, spotka się z Bogiem Ojcem, że zasłuży na to. Mówi, to jest gnój, takie myślenie, bo to jest pycha. To jest negowanie mojego grzechu, bo karą za mój grzech jest wieczne piekło. Negowanie Słowa Bożego, Bożej Sprawiedliwości i negowanie ofiary Jezusa Chrystusa, bo jeśli ty byś przez sakramenty i religię mógł wrócić do Ojca, to po co Chrystus szedł na krzyż Golgoty? Dlatego jest to śmierdzący gnój, obrzydliwość, kiedy myślisz, że przez religię, członkostwo w Kościele czy dobre uczynki zasłużysz sobie na niebo. W mojej ocenie pastor Chojecki jest odważniejszy ode mnie. Jeżeli chodzi o wypowiedzi, tak. Mogę na pewno podkreślić, że dzięki tej medialnej działalności bardzo wielu ludzi, nie tylko w Polsce, ale na świecie, dowiedziało się o Ewangelii i przebaczeniu grzechów w Jezusie Chrystusie. Bo ileś takich osób spotkałem, czy w Stanach Zjednoczonych, czy głównie tutaj w Polsce oczywiście. Mój stan bieżącej wiedzy, teologia Kościoła Nowego Przymierza w Lubinie jest bardzo, bardzo zbliżona do Kościoła Chrześcijan Baptystów RP. Jeżeli pastor Chojecki zostanie skazany, to wolność, moim zdaniem, słowa, wypowiedzi, także teologicznej, będzie można wtedy wielu kaznodziejów, pastorów po prostu powoływać, stawiać przed sądami, bo bardzo wiele osób będzie obrażonych z jakiegoś tam powodu. Uważam, to jest niebezpieczne i jest to zagrożenie dla demokracji. Uważa pan, że skazanie pastora Chojeckiego to będzie zagrożenie dla wolności słowa. Dla wolności słowa, tak. I demokracji w naszym kraju. Istnieje konsekwencja, odpowiedzialność za grzech, wieczne oddzielenie od Pana Boga. I mnie to dotyka. Ja bym nie chciał, żeby z powodu
mojego powołania do kaznodziejstwa, nie wypełnić swojego obowiązku i nie powiedzieć prawdy, dlatego że to może potem kogoś urazić. Ja ze strachu tego wtedy nie powiem, a on w moim przekonaniu, jeżeli nie uwierzy w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, będzie na wieczne wieki potępiony. To było dobre czy złe, że ich obraził? No w kontekście przedstawienia prawdy Ewangelii o zbawieniu tylko z łaski przez wiarę w Jezusa, a nie z uczynków zakonu, no to było słuszne i konieczne. Niektórzy są zbyt grzeczni i mało jednoznaczni w prezentowaniu poglądów. Niektórzy natomiast są bardzo odważni i pozwalają sobie na ekspresję emocji typową dla ich po prostu osobowości. Proszę powiedzieć, jaki cel zdaniem świadka ma działalność pastora Pawła Wejskiego? Uważam, że jest to cel, by upowszechnić prawdę Ewangelii o zbawieniu z łaski przez wiarę za pośrednictwem mediów. Proszę powiedzieć, czy świadek w jakiś sposób interesuje się postępowaniem karnym, które dotyczy pastora Pawła Wejskiego, to w którym świadek teraz składa zeznanie? Tak, interesuje się, bo zależy mi, by nie został ograniczony w tym, by dalej głosić Ewangelię. Czy świadek wie, że w pierwszej instancji pastor Paweł Kojecki został skazany za popełnienie przestępstwa? Jak ten fakt został odebrany na przykład w środowisku Kościoła Chrześcijan Baptystów? Niektórzy mieli na uwadze taką kwestię, jak obawa przed tym, że będziemy ograniczani jako protestanci, a inni po prostu nie mieli zdania na ten temat i byli jednak zaniepokojeni, że do tego dochodzi, że pastorzy są wzywani za swoje wypowiedzi do sądu. Prorok Eliasz poddawał pod wątpliwość przekonania wyznawców Baala, śmiejąc się z tego, że oni wierzą, że Baal ściągnie ogień. I używał pewnych przykładów, które były ośmieszające ich wiarę. O co chodzi w tym przykładzie z Baalem? Czytamy o tym w 1 Królewskiej 18:27. 1 Królewska 18:27. A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem, ale może się zamyślił, lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi, niech się więc obudzi. Jest tutaj bardzo mocne wyszydzanie, naśmiewanie się z tego bożka, którego chrześcijanie od zawsze identyfikują z tym, kogo czczą rzymscy katolicy, bo jest to kult Baala. Nie zmyślam. Dawno temu powstała taka książka, Dwa Babilony, albo Papieski kult. Została ona wydana przez szacowną oficynę Lizo Brethren, albo Brothers, Lizo Brothers. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jest tu udowodnione, że kult rzymskokatolicki to jest nic innego jak kult Baala, a Bóg rzymskokatolicki, w opinii Hislopa i każdego, kto zgadza się z jego poglądami, jest po prostu Baalem. Dlatego to nawiązanie, jak prorok Eliasz się naśmiewał z Baala, jest tutaj jak najbardziej na miejscu. W jaki sposób się naśmiewał, za chwilę powiem. Książka ta doczekała się wielu tłumaczeń. Ta wersja jest dostępna online bezpłatnie, jeśli znasz niemiecki. Istnieje też polska wersja. Niestety nie wiem, czy mogę, czy nie mogę powiedzieć, na ile dobre jest tłumaczenie. Tutaj jest wyraźnie pokazane. Dwa Babilony, czyli dowód na to, że kult papiestwa jest kultem Nemroda i jego żony, a jak wiemy z tego kultu, już wewnątrz książki wykiełkował kult Baala.
a więc Bóg rzymskich katolików według tej książki jest Baalem. Nie jest żadnym Bogiem Jahwe, tylko Baalem. I dlatego teraz pierwsza Księga Królewska, 18 rozdział, 27 werset ma bardzo dużo do powiedzenia. Jak prawdziwi prorocy Boży, którzy boją się Boga, powinni mówić o rzymskokatolickim bożku. I tutaj bardzo mocne słowa są. Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem. Bogiem z małej litery. Ale może się zamyślił, czyli jest tutaj podkreślona niedoskonałość Baala, który jest tożsamy z rzymskokatolickim Bogiem. I dalej, lub jest czymś innym zajętym. To jest bardzo szydercze. Czymś innym zajętym. To znaczy poszedł zrobić po prostu, no aż się boję użyć sformułowania, ale poszedł po prostu do toalety za potrzebą. Tak ten idiom w hebrajskiej Biblii jest tłumaczony. Jest czym innym zajęty. Jest zajęty tym lub owym. I co tutaj widzimy? Widzimy, że Eliasz nie oszczędza naśmiewania się z Baala. Tak samo nic nadzwyczajnego, że ktoś, kto ufa Biblii, nie oszczędza obecnej wersji Baala, czyli rzymskokatolickiego bożka. A czy mamy nowotestamentowe odniesienia do tego? Oczywiście, że mamy. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 22 werset. Dzieje apostolskie, 17 rozdział. A Paweł, stanąwszy po środku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, z wszystkiego widzę, że się bardzo bogów boicie. Tu jeszcze mamy ten fragment. A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem. Ale może się zamyślił, lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi, niech się więc obudzi. Dzieje apostolskie 17:22. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Natomiast w oryginale to słowo padło w znaczeniu: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście oddani czczeniu demonów. Tu jest wyraźnie słowo podane: deisi daimonesteros, czyli deisi daimonesteros, czyli po prostu oddani czczeniu demonów. Widać to na przykład w bardzo dobrym przekładzie Darby Bible, Dzieje apostolskie 17:22. And Paul, standing in the midst of Areopagus, said: Athenians, in every way I see you given up to demon worship. Czyli czczenie demonów. Jesteście bardzo oddani czczeniu demonów. Jeśli chodzi o nauczanie podsądnego, jakim jest Paweł Chojecki, to jego teologia jest w mojej ocenie w wielu aspektach niezgodna ze Słowem Bożym. Nie jest ten materiał po to, żeby popierać jego nauczanie. Nie zgadzam się z wieloma kwestiami, choćby z tym, że uważam, że w Biblii nie ma potwierdzenia na to, aby dziś mogli istnieć ordynowani przez ludzi pastorzy. Ani też nie zgadzam się z tym, żeby można było powiedzieć, że z Biblii da się wywieść, jakoby teraz było nowe przymierze. Nowe przymierze się jeszcze nie zaczęło. Zacznie się 7 lat po pochwyceniu, gdy Pan Jezus razem z Kościołem wróci na ziemię i ustanowi nowe przymierze. Te rzeczy
są dwie, które mi teraz przyszły do głowy. Natomiast nie zmienia to faktu, że musi być wolność głoszenia Słowa Bożego, a to, co akurat mieliśmy tu na tym materiale przytoczone, choć były to mocne słowa, to były to słowa prawdziwe i faktycznie kult Baala, jakim jest papieski kult demonów, powinien być jednoznacznie, wyraźnie określony jako obraźliwy dla prawdziwego Boga. I każdy, kto przykłada rękę do tego, żeby nie demaskować tego kultu demonów, jakim jest kult rzymskokatolicki, jest winien tych dusz, które trafią przez niego do piekła i ma ich krew na rękach. Nie bądźmy winni niczyjej krwi. Jeśli nie jesteś jeszcze w 100% pewien tego, czy pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, tylko pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Przestań wierzyć w siebie, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeżeli uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, a przestaniesz wierzyć sobie, to będziesz miał życie wieczne, pewność, że po śmierci, zamiast do piekła, na które zasłużyłeś, pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś. Więc zaufaj Jezusowi Chrystusowi, a przestań ufać sobie. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony raz na zawsze. I nie popieraj działań tych, którzy próbują blokować Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa.